Tekst manny na 3 marca, cokolwiek sprawiedliwego. O tym rozmyślajcie, Filipensów rozdział 4, werset 8. Komentarz parauzyjny. Nie możemy pozwalać umysłowi rozmyślać o rzeczach niesprawiedliwych. Musimy nauczyć się stosować ten test sprawiedliwości wobec każdej myśli, słowa oraz czynu ucząc się jednocześnie postrzegać postępowanie drugich na ile pozwoli rozsądek z innego punktu widzenia, miłosierdzia, przebaczenia, współczucia i pomocy. Jak najdokładniej poddawajmy natomiast krytycznej ocenie każdą żywioną przez nas myśl oraz każdy opracowany przez nas plan, by zasady sprawiedliwości pod żadnym pozorem nie zostały przez nas naruszone przy aprobacie naszego serca. – Reprint numer 3129 Komentarz epifaniczny Sprawiedliwość to dobra wola jaką jesteśmy winni z wdzięczności za dobro nam wyświadczone. Aby rozwinąć ją w charakterze, konieczne jest rozważanie w sercu naszych zobowiązań względem Boga i człowieka we wszystkich sprawach życia. Rozmyślanie o tym, co sprawiedliwe, rozwinie sprawiedliwość, która jest podstawą chrześcijańskiego charakteru, tak jak jest podstawą boskiego charakteru i boskiego tronu. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 23, wersety od 1 do 3 i od 6 do 8. Nie przyjmuj powieści kłamliwej. nie miej spółki z niepobożnym, abyś miał być świadkiem fałszywym. Nie udawaj się za wielkością do złego. I nie mów tak za sprawą, co byś się nakłonił za wielą ich ku podwróceniu sądu. I nie szanuj ubogiego przy sprawie jego. Nie będziesz podwracał sądu ubogiemu twemu w sprawie jego. Oto rzeczy kłamliwej oddalisz się, a niewinnego i sprawiedliwego nie zabijesz, bo nieusprawiedliwie niezbożnego. Darów też brać nie będziesz, ponieważ dar zaślepia mądre. I wywraca słowa sprawiedliwych. Trzecia Mojżeszowa rozdział dziewiętnasty, wersety od trzynastego do piętnastego. Nie uciskaj gwałtem bliźniego twego, ani go odzieraj, nie zostanie zapłata najemnika u ciebie do jutra. Nie złożeć głuchemu, a przed ślepym nie kładź zawady, ale się bój Boga twego, jam Pan. Nie czyni nieprawości w sądzie. Nie oglądaj się na osobę ubogiego, ani szanuj osoby bogatego, sprawiedliwie sądź bliźniego Twego. Zdrasza rozdział 7 werset 26, a kto bykolwiek nie czynił dosyć zakonowi Boga Twego, i prawu królewskiemu, aby prędki dekret był o nim wydany albo na śmierć, albo na wygnanie jego, albo na skaranie na majętności. Albo na więzienie. I rzekł Ezdrasz. Psalm 82 wersety od 2 do 4. Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Psela. Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i środce, utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie. Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go. Psalm 89, werset 15. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej, miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Przypowieści Salomonowe rozdział 17, werset 15. Kto usprawiedliwia niezbożnego, a winnym czyni sprawiedliwego. Oba jednak są obrzydliwością Panu. Kaznodzieja Salomonowy rozdział trzeci wersety szesnasty i siedemnasty. Nad tą jeszcze widział pod słońcem na miejscu sądu niepobożność, a na miejscu sprawiedliwości niesprawiedliwość. I rzekłem w sercu swym, sprawiedliwego i niezbożnego Bóg sądzić będzie, bo czas każdemu przedsięwzięciu i każdej sprawy tam będzie. Izajasza rozdział pierwszy werset 17. Uczcie się dobrze czynić, szukajcie sądu, podźwignijcie uciśnionego, sąd czyńcie śrocie, ujmujcie się o krzywdę wdowy. To rozdział 59 werset 14. Tak, że się sąd opak obrócił, a sprawiedliwość z daleka stoi, bo na ulicy prawda szwankowała, a prawość przejścia nie ma. Zachariasza rozdział ósmy werset 16. Teć są rzeczy, które czynić będziecie, prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim, prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych. Ewangelia Mateusza rozdział piąty wersety 23 i 24. Oto Panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Tedy Józef, ocuciwszy się ze snu, uczynił, jaką mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął żonę swoją. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 24: Nie sądźcie, według widzenia, ale sprawiedliwy sąd sądźcie. Pieśni 14, 130, 196, 145, 23, 267. 49 Wiersze brzasku 110 Niech pan cię błogosławi i strzeże Lektura uzupełniająca Reprint numer 3304 Pytania czy w tym tygodniu rozmyślałem rozmyślałam o tym co sprawiedliwe jak dlaczego z jakimi wynikami jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.